Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Battlefield 5. Jak wiecie, do ostatniej sekundy liczyłem i trzymałem kciuki, żeby jednak Battlefield 5 okazał się grą rozgrywaną w czasach współczesnych, na współczesnym polu bitwy, ale niestety dostaniemy grę osadzoną w realiach II wojny światowej. Ja za tym klimatem nie bardzo przepadam, dlatego moją uwagę bardzo przykuła gra World War 3, czyli trzecia wojna światowa od polskiego studia Farm 51. Wczoraj mogliśmy zobaczyć trailer tej gry i naprawdę wygląda ona rewelacyjnie, bardzo przypomina mi Battlefielda i właśnie przypominam Battlefielda, na którego ja czekałem, czyli osadzonego, tak jak już mówiłem, na współczesnym polu bitwy. Zresztą sami zobaczcie, a potem jeszcze o nim porozmawiamy. Miłego oglądania! We ignore the signs. We deceived ourselves. Hoping this day would never come. You think you've seen war, but not like this. No i jak wam się podoba trailer? Dla mnie rewelacja. Dajcie znać oczywiście w komentarzach pod tym filmem, co wy o nim myślicie. Gra jest produkowana, tak jak już mówiłem, przez polskie studio Farm 51. Także tym bardziej trzymam kciuki za powodzenie tego projektu. Gra jest robiona na silniku Unreal Engine 4, co widać. Graficznie wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tak jak widzieliście, jest sporo nawiązań do Battlefielda, chociażby zniszczenia pojazdów czy zabicia przeciwników są praktycznie tak samo oznaczane. W grze dostaniemy dwa tryby. Jeden się nazywa Warzone, czyli bitwa na wielką skalę, tak jak w Battlefieldzie, przy udziale pojazdów i pojazdów latających i dronów. Drugim trybem jest tryb Battle Royale. No, w dzisiejszych czasach chyba bez trybu Battle Royale nie może się obejść. Ja tak samo czekałem w Battlefieldzie 5 na tryb Battle Royale, na razie nie jest on potwierdzony, prawdopodobnie go nie dostaniemy. W The World War 3 tryb Battle Royale nazywa się Recon, ma być nastawiony na grę zespołową. No, myślę, że to będzie rewelacja, jeżeli będziemy na prawdziwym polu bitwy z prawdziwymi karabinami. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepsze niż PUBG, także trzymajcie kciuki. Gra stawia duży nacisk na realizm pola bitwy, także wyposażenie, ruch postaci, czy uzbrojenie, opancerzenie, wszystko ma być skupione jak najbardziej na realizmie. Trochę mi to przypomina grę rosyjskiego studia, czyli Escape from Tarkov, którą również się zagrywałem na moim kanale. Jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie filmy z Escape from Tarkov. Tam też właśnie był duży nacisk kładziony na realizm. Dostaniemy rzeczywiste lokacje, jak widzieliście na trailerze, był Berlin, Warszawa oraz Moskwa. No i w Warszawie oczywiście poczuliśmy się jak w domu. Pięknie odwzorowany i dworzec główny, i pałac kultury, no i oczywiście złote tarasy. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł po
pobiegać po złotych tarasach z karabinem, to chyba marzenie każdego dziecka. Gra powstaje we współpracy z prawdziwymi żołnierzami, z prawdziwymi jednostkami specjalnymi z całego świata, także ten nacisk na realizm naprawdę jest położony bardzo, bardzo mocno. Podobno zarówno balistyka pocisków, jak i, tak jak już mówiłem, wyposażenie czy uzbrojenie, wszystko jest na maksa realistyczne i odwzorowane z jak największą pieczołowitością do szczegółów. Także World War 3 to jest gra, która zapowiada się rewelacyjnie, ja trzymam za nią kciuki. Napisałem już do twórców z prośbą o dostęp do bety, jak tylko ona będzie dostępna. Mam nadzieję, że taki dostęp zostanie mi przyznany, a wtedy będę mógł wam pokazać jeszcze więcej i więcej informacji na temat tej gry. Także jeżeli się nie interesowaliście World War 3, to koniecznie zacznijcie, trzymajcie kciuki i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie!